Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader i zapraszam do kolejnego vloga, a dziś porozmawiamy sobie znów o funduszach inwestycyjnych, tych aktywnie zarządzanych, a konkretnie będę chciał powiedzieć o czymś, o czym myślę, że większość ludzi nawet sobie nie zdaje sprawy, a już na pewno są to rzeczy, o których Wam nie powiedzą same fundusze inwestycyjne. I dla jasności, tutaj nie chodzi o to, żebym ja atakował fundusze inwestycyjne, tylko chodzi o to, żebyśmy starali się docierać do prawdy i żebyśmy starali się inwestować swoje pieniądze w bardziej odpowiedzialny i rzetelny sposób. I to, o czym dziś będę mówił, bazuje między innymi na rzeczach, które są bardzo pięknie opisane w książce Andrew Berkina i Larry Swedrow, The Incredible Shrinking Alpha. Świetna książka, którą naprawdę każdemu polecam, choć od razu też uprzedzam, że jest to nieco książka już bardziej geekowata miejscami, więc może być nieco ciężka w odbiorze, dlatego też ja staram się tutaj wyciągać takie perełki i przedstawiać je Wam w prosty, taki, no powiedzmy, zrozumiały sposób dla większości. W pewnym sensie ten odcinek dzisiejszego vloga będzie też kontynuacją tego, co nagrałem odnośnie pewnego ćwiczenia, które wykonuje Puls Biznesu, który co kwartał publikuje tak zwane najlepsze fundusze, które za ostatnie 3 lata pokonywały indeks WIG i indeks S&P 500 i przyznaje im puchary. I będę chciał pokazać, dlaczego już na konkretnych przykładach takie wyszukiwanie najlepszych funduszy jest po prostu bez sensu. Mało tego, ono po prostu jest groźne, jeżeli ktoś chce w ten sposób inwestować swoje ciężko zarobione pieniądze i być może również ktoś z Pulsu Biznesu będzie miał okazję oglądnąć ten materiał, który tu teraz nagrywam i też z tego jakieś wnioski dla siebie wyciągnie. W pewnym sensie już truizmem jest to, co powtarzam ja i wielu innych coraz częściej, również w Polsce, że fundusze aktywnie zarządzane przegrywają w długim terminie z szerokim rynkiem. Mówiąc krótko, jeżeli mamy fundusz, który na przykład inwestuje w duże spółki amerykańskie, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, im dłużej będzie taki fundusz inwestował, no to po prostu przegra z prostym indeksem, w tym przypadku na przykład S&P 500, czyli indeksem, który skupia 500 największych spółek amerykańskich. Po prostu, no, pokonywanie rynków w długim okresie jest bardzo ciężkie i to nie dlatego, że, mówiąc kolokwialnie, idioci pracują w tych funduszach inwestycyjnych, tylko dlatego, że rynki są może nie super efektywne, ale dążą cały czas do tej efektywności. No a co gorsza, te fundusze no, kosztują. Żeby te fundusze mogły funkcjonować, muszą pobierać od nas koszty. No i tu jest problem, żeby zarobiły na te koszty i dowiozły coś jeszcze powyżej rynku. Co gorsza, i to jest świetnie pokazane w książce, o której wspomniałem, Larry Swedrow i Andrew Berkina, właściwie ta pula ofiar, które można ograć na rynku, zawęża się i jest coraz trudniej te rynki pokonywać. No dobrze, ale załóżmy, że jednak chcemy sobie wybrać fajny fundusz. Fundusz, który faktycznie będzie gwiazdą, no najlepiej nie tylko jednego sezonu, ale fundusz, który pozwoli nam wręcz zarobić świetny kapitał z myślą na przykład o naszej emeryturze. Jak taki fundusz powinien mniej więcej się tutaj pozycjonować? W sensie, jaką powinien przyjąć strategię? No, z pewnością nie powinien być to fundusz, który będzie starał się mieć w portfelu to, co ma szeroki indeks. Na przykład, jeżeli to są akcje amerykańskie, to jeżeli fundusz chce pokonać S&P 500, no to nie może mieć ten fundusz w portfelu spółki dokładnie w podobnych proporcjach jak indeks S&P 500. A więc nie może być to tak zwany closed fund, czyli fundusz, który no, na powierzchni wydaje się funduszem aktywnym, ale jak spojrzymy pod kołderkę, to się okazuje, że de facto jest to praktycznie fundusz indeksowy, natomiast kosztuje zwykle znacząco więcej. No więc właśnie, żeby fundusz miał szansę wygrać, to musi być to fundusz, który będzie robił coś mocno inaczej niż szeroki rynek. Na przykład będzie starał się inwestować w małe spółki, które, miejmy nadzieję, będą mniej efektywniej wyceniane niż te duże spółki. To nie do końca też tak pokazuje jest w rzeczywistości, zwłaszcza na rynku amerykańskim, gdzie również te fundusze w małe spółki no, regularnie dostają baty, ale załóżmy, że no, jest tam mimo wszystko jakaś nisza, czy dany fundusz wyszukał jakąś niszę dla siebie i potrafi wykorzystać to w ramach swojej strategii. Poza tym taki fundusz nie powinien mieć szerokiej dywersyfikacji, tylko raczej skoncentrowane pozycje. Oczywiście tutaj muszą być jeszcze spełnione wszelkie regulacje w danym kraju, gdzie fundusz być może nie może inwestować w mniej niż X spółek lub też nie więcej procentowy udział mieć jednej spółki w portfelu. No i
tutaj właśnie się zaczyna cała zabawa. Jeżeli mocno odchylimy się od indeksu, w sensie jego konstrukcji, jeżeli mocno odchylimy portfel, jeżeli zbudujemy portfel, który mocno różni się od indeksu, to faktycznie nasz wynik może być mocno odmienny od tego indeksu i może być znacząco lepszy, ale też znacząco gorszy. Oczywiście, jeżeli fundusz dowozi masakrycznie złe wyniki, no to sprawa jest zamknięta, można powiedzieć, nikt nawet się nie pochyli nad takim funduszem, nie ma tematu, ale czysta statystyka, jeżeli funduszowi się uda, i tutaj można by debatować, czy to ze względu na umiejętności zarządzającego, czy po prostu na zwykłe szczęście, no to zaczyna się tutaj robić pewien hype, no bo mamy oto tutaj być może nowego Petera Lyncha. Peter Lynch to jest taki człowiek chyba najbardziej znany, jeżeli chodzi o zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Co prawda od 1990 już nie zarządza funduszem inwestycyjnym Magellan, Fidelity Magellan, którym zarządzał. Ale ten fundusz przez lata bił m.in. S&P 500, a sam Peter Lynch do dziś jest uznawany za naprawdę wybitnego inwestora. Tadam, i oto przenoszę się teraz na balkon, ponieważ niestety część materiału po prostu gdzieś mi się wycięła. Coś pogmerałem swoim GoPro, jak byłem w parku podczas biegania, więc część filmu w środku po prostu nagrywam już z balkonu po bieganiu. Ale do rzeczy. Otóż, co może zrobić fundusz, który jest oto w obliczu wielkiego sukcesu? Otóż, no, napływa do niego wiele kapitału, wielu klientów chce inwestować właśnie przez ten fundusz, który ostatnio odniósł wielki sukces, o którym robi się, czy zrobiło się bardzo głośno. No i co ten biedny, w cudzysłowie, fundusz może zrobić? Wydawałoby się, że taki problem to chciałby mieć każdy. No właśnie, ale tak naprawdę to jest problem dla funduszu. No bo jeżeli ten fundusz dotychczas miał swoją strategię opartą na przykład małych, mało płynnych spółkach, no to może się tu pojawić kłopot, jeżeli się pojawi w tym funduszu większy kapitał do zainwestowania. I oczywiście pierwszą strategię, jaką taki fundusz może wybrać, to jest kontynuowanie swojej dotychczasowej strategii. Czyli jeżeli w portfelu miał X spółek, no to po prostu powiększyć odpowiednio ilość zaangażowania w rynku w tych samych spółkach. No, tyle że, no właśnie, jeżeli ten kapitał jest naprawdę duży, to może dojść do takiego problemu, że ten fundusz zacznie ruszać rynkiem. No bo jeżeli po prostu te spółki są mało płynne, a tu jest wielki kapitał do zainwestowania, to jeżeli taki fundusz będzie kupował czy też sprzedawał, to nie będzie już to niezauważone przez rynek. To z kolei powoduje, że na przykład koszty transakcyjne takiego funduszu mogą bardzo mocno wzrosnąć. Jest tutaj tak zwany market impact cost, jak to się mówi po angielsku. Inny problem to kwestia regulacyjna. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych fundusz nie może mieć zaangażowania w danej spółce więcej niż 10%, albo jeszcze inaczej, nie może kontrolować więcej niż 10% danej spółki. No jeżeli spółki są małe, to może się okazać, że jeżeli ten portfel był dość mocno skoncentrowany, że ten problem będzie naprawdę realny. No i po prostu w obliczu czegoś takiego fundusz nie będzie w stanie realizować swojej dotychczasowej strategii. Inna możliwość w obliczu napływającego kapitału dla funduszu to jest po prostu rozbudowanie portfela, zwiększenie dywersyfikacji. Czy to po prostu poprzez dodanie kolejnych spółek do portfela, czy też może w ogóle wejście w nowy sektor, na przykład dużych spółek. Tyle że tutaj problem jest z kolei taki, że wtedy fundusz przestanie realizować już swoją strategię, de facto ją zmodyfikuje i te korzyści czy te przewagi, które dotychczas były na małym kapitale, mogą zwyczajnie zniknąć. Wreszcie fundusz ma jeszcze jedną opcję. Może zwyczajnie zamknąć drzwi przed nowymi inwestorami. Może powiedzieć: ok, odnieśliśmy ogromny sukces, ale już nie akceptujemy kapitału od nowych klientów. Zamykamy przed nimi drzwi. Ci, co są już na pokładzie, super, niech się cieszą, że są w tak sukcesfulnym funduszu, natomiast niestety nowi inwestorzy już nie mogą wejść na pokład. Jest to sensowne, jeżeli chodzi o możliwość kontynuowania strategii inwestycyjnej, natomiast jest tu kilka problemów. Po pierwsze, fundusz oczywiście więcej zarabia, im więcej ma kapitału, więc zamykając dopływ kapitału do swoich funduszy, de facto tak jakby się pozbywał swoich potencjalnych zysków, czy też po prostu korzyści finansowych, i jakie mógłby mieć, gdyby tego kapitału miał pod zarządzaniem więcej. Po drugie, jaka jest przydatność takiego funduszu, który de facto jest zamknięty przed
inwestorami, przed nowymi inwestorami. Oczywiście może być to fajny taki marketingowy chwyt funduszu, który będzie pokazywał, patrzcie, mamy taki naprawdę mega premium fundusz. Fundusz w ogóle taki mega ekskluzywny, do którego nie ma dostępu, ale on robi takie super wyniki i to może pomagać takiemu funduszowi, czy takiej instytucji, która ma jeszcze inne fundusze wokół, do tego, aby po prostu móc się przechwalać świetnymi wynikami. Tyle, że no niestety, cóż nam z takiego funduszu, w którego i tak nie możemy zalokować swoich pieniędzy. To tak jakbyśmy sobie, nie wiem, lizali loda przez szybę. Cóż z tego, że ten lód byłby najcudowniejszy, jeżeli my tak naprawdę nie możemy go posmakować. Podsumowując, fundusz ma trzy opcje. Po pierwsze, fundusz może utrzymać ten portfel, tę strategię, jaką ma, ale już na zwiększonym kapitale, co niestety grozi tym, że przy specyficznych strategiach to już nie zadziała, dlatego że to będzie za duży kapitał do realizowania tej konkretnej strategii. Opcja druga to jest taka, że fundusz po prostu rozbuduje swój portfel, zdywersyfikuje go jeszcze bardziej, doda nowe spółki, być może wejdzie w spółki bardziej płynne, wielkie spółki, no ale to z kolei spowoduje, że ta strategia już nie będzie tą samą strategią, którą wcześniej realizował fundusz. No i wreszcie opcja numer 3 to jest zamknięcie drzwi przed nowymi inwestorami. No ale tutaj, jak już wiemy, to też nie jest najlepsze rozwiązanie, no bo niestety cóż nam z tego, że jest fundusz na horyzoncie, do którego i tak nie mamy wejścia. A ja wracam z powrotem do parku. No więc jak widzimy tutaj, tak naprawdę problem z funduszami inwestycyjnymi jest taki, że no, jeżeli wtopiliśmy, w sensie wybraliśmy fundusz, który po prostu nie dowoził wyników, no to jasna sprawa. Ale nawet jeżeli wybraliśmy fundusz, który jest świetny, i nawet jeżeli nam się udało zarobić z nim pieniądze, to nie oznacza, że tak będzie w przyszłości, dlatego że fundusze inwestycyjne padają ofiarą swojego sukcesu, jeżeli go odniosły, właśnie z tych powodów, o których wcześniej mówiłem. Polecam dziennikarzom z Pulsu Biznesu przeczytać chociażby opracowanie Jacka Bogle pod tytułem Three Challenges of Investing z roku 2001. A Jack Bogle, założyciel Vanguarda i jednego z pierwszych dużych, publicznie dostępnych funduszy indeksowych, który jeszcze założył w roku 1976, jest osobą, która w naprawdę niesamowicie piękny i obrazowy sposób potrafiła uwidaczniać problemy funduszy aktywnie zarządzanych. Jack Bogle przeprowadził bardzo fajne ćwiczenie i to nawet nie raz, a dwa, przynajmniej jeżeli chodzi o to konkretne opracowanie. Otóż wziął sobie fundusze z lat 1972-1982 i wybrał spośród kilkuset funduszy w Stanach Zjednoczonych 20 najlepszych funduszy. Były to najlepsze fundusze, ponieważ one były lepsze o 8,3 punktu procentowego od średniej wszystkich funduszy na rynku. Wszystko fajnie. Są fundusze, które naprawdę zachowują się lepiej niż większość funduszy. Ale jak one się zachowują w kolejnej dekadzie? No więc dlatego Jack Bogle wziął sobie następnie te 20 najlepszych funduszy i zobaczył, co się z nimi działo w latach 1982-1992. Otóż po pierwsze okazało się, że ta przewaga mocno się skurczyła. Nadal była, nadal wyniki tych funduszy najlepszych w pierwszej dekadzie, 20 najlepszych funduszy, w drugiej dekadzie również były powyżej średniej, ale już nie wynosiła ta przewaga ponad 8 punktów procentowych, a nieco powyżej 1 punktu procentowego. Co gorsza, te fundusze w drugiej dekadzie dowoziły wyniki gorsze niż szeroki indeks, niż indeks S&P 500. Jest jeszcze gorzej. Otóż, gdybyśmy sobie wzięli te najlepsze fundusze, które świetnie sobie radziły przez dekadę, to okazuje się, że w drugiej dekadzie one już nie są tylko w top 20, ale rozrzut, na których pozycjach mogą się te fundusze znajdować w drugiej dekadzie, jak sobie weźmiemy te najlepsze fundusze, jest taki, że owszem, jeden fundusz był nadal drugim najlepszym funduszem pośród wszystkich, ale bywały i takie fundusze, które były na dalekich, dalekich miejscach, na przykład na pozycji 245 na kilkaset funduszy. No więc fundusz, który w pierwszej dekadzie był królem, można powiedzieć, czy był wśród najlepszych funduszy, w drugiej dekadzie był gdzieś w samym ogonie funduszy inwestycyjnych. No i jest pytanie, jak zatem znaleźć fundusz, który nie będzie tylko post factum świetny, bo to jest akurat super proste, tak? Weźmiemy sobie historyczne wyniki funduszy i wybierzemy, o, ten fundusz był najlepszy. Tylko jak wybrać fundusz, który będzie przez kolejne lata, dekady wręcz najlepiej,
świetnym funduszem, który pokona szeroki rynek. Niestety, na to pytanie odpowiedzi nie ma. Ja jej nie znam. Jeżeli wy znacie, proszę tutaj o komentarze pod filmem, czy też na moim blogu. Natomiast, no niestety, póki co, o tyle, o ile ja wiem, nie ma takiej metody, która by pozwoliła dobrać fundusz, który na pewno będzie świetną inwestycją na najbliższe lata. A jeżeli już chcemy szukać jakiegoś czynnika, który może dać danemu funduszowi, powiedzmy, pewną przewagę na tle innych funduszy, to są to koszty za zarządzanie. To znaczy, im te koszty są niższe, tym prawdopodobieństwo tego, że fundusz dowiezie lepszy wynik, jest wyższe. Wspominałem o Peteru Lynchu z firmy Fidelity, bo jest to osoba, która, można powiedzieć, jest takim najbardziej słynnym przykładem zarządzającego funduszami inwestycyjnymi. Peter Lynch zaczął pracować jeszcze bodaj w latach 70. Fidelity, ale o ile wcześniej już nawet zarządzał tym funduszem Magellan, to dopiero od początku lat 80. fundusz Magellan, czyli ten największy sukces, można powiedzieć, firmy Fidelity, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, był dopiero dostępny dla publicznych inwestorów, czyli dla inwestorów po prostu z ulicy, mówiąc najprościej. I do roku 1990 Peter Lynch zarządzał tym funduszem i faktycznie każdego roku pokonywał indeks S&P 500 o kilka punktów procentowych. To spowodowało, że raz o funduszu usłyszało bardzo wiele osób, był on wielkim sukcesem i przyciągnął jak magnes wiele nowego kapitału, a dwa, to spowodowało, że sam Peter Lynch stał się bardzo słynny wśród zarządzających funduszami inwestycyjnymi. I można powiedzieć, że Peter Lynch wiedział, kiedy zejść ze sceny niepokonanym, jak to w piosence chyba Perfektu, bo w 1990 powiedział, że już nie będzie zarządzał więcej tym funduszem i choć nadal jeszcze jest gdzieś związany z Fidelity, to od ponad 3 dekad przez fundusz przewinęło się kilku zarządzających i to nie dlatego, że było tak cudownie, tylko niestety dlatego, że było tak słabo, bo od roku 1990 do dziś, czyli do początku roku 2023, fundusz Fidelity Magellan niestety przegrywa z prostym indeksem S&P 500. Jest to przykład na to, jak fundusz, który odnosi sukces, niestety jest niemalże też, można powiedzieć, ofiarą tego sukcesu. I to jest coś, co jest bardzo powtarzalne, coś, co też pokazywał Jack Bogle, coś, co pokazuje też SPIVA, czyli właśnie te raporty przygotowywane przez firmę S&P. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrybowanie tego kanału oraz za podawanie tego materiału dalej, tak żeby po prostu więcej osób mogło usłyszeć i dowiedzieć się o tym, o czym tutaj mówię. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną tutaj pozostaliście, bo tak naprawdę robię to dla Was i po prostu gdyby Was nie było, to tego robił nie będę. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia niebawem. Bye, bye.